Rafał, za tobą ostatni sparring przed eliminatorem WBA z Kellem Brookiem. Jak nastawienie na 7 tygodni, 7 dni przed walką? 7 dni przed wagą, 8 dni przed walką, wszystko elegancko, forma jest, waga 3 kilo po treningu, czyli nie jest najgorzej, bywało gorzej. Robiłem 3-4 kilo w ciągu 3-4 dni, także dzisiaj tak jest dobrze. Zadowolony jesteś z twojej dyspozycji sparingowej? Powiem szczerze, że bardzo nawet. Nawet powiem szczerze, że lepiej jak rok temu przed walką Mistrzostwa Świata. Mniej problemu z łokciem. Małe tam naciągnięcie. Będę chyba robił zabieg w grudniu, pod koniec roku jakoś tak właśnie, żeby za 2 miesiące, grudzień, styczeń, żeby sobie odpocząć. Sparingi bardzo dobre, przygotowania bardzo dobre. Wszystko znowu zajebiście poszło, także jestem naprawdę zadowolony. Przez ten ostatni tydzień te 3 kilo będzie ciężko zrobić? Bardzo ciężko. Bardzo. Jakieś specjalne sposoby? Czy tradycyjnie sauna? Tradycyjnie różne sposoby. W trenerze nie będzie sauny. Przed walką z Dejanem Zawekiem, po walce, stwierdziłeś, że twoim największym błędem było to, że przez tydzień przed walką byłeś wyciszony, odseparowany od wszystkiego i to jakoś zdusiło w tobie być może ducha walki. Teraz jak będzie wyglądał ten ostatni tydzień? Wszystko jest elegancko, jedziemy w czwartek, także jeden dzień odpoczynek, tak akurat jak trzeba, w piątek waga, w sobotę walka, także wszystko elegancko. Jestem nastawiony, trenuję 9. tydzień, kończę treningów, jeszcze jeden tydzień ostatni, wiadomo, że tak na odpoczynek, na zrobienie wagi. Wszystko jest w porządku, wszystko jest elegancko, jest nastawienie, jadę go sponiewierać i zobaczymy, co z tego wyjdzie, jeżeli się uda, to tak zrobię. Czyli wygrana przed czasem, tak? To jest twój cel? No nie, no, poniosło cię trochę. No nie przed czasem, ale nie. Jadę po prostu go zamęczyć. Będę musiał go męczyć, będę musiał nacierać, będę musiał zdawać ciosy. Szczelna garda, dobra praca nóg. Czyli to co zawsze po prostu. Wychodzę bez kalkulacji, bez kombinacji, co będzie potem. Nie, po prostu jadę i robię swoje. Traktujesz to trochę jako wóz albo przewóz, tą walkę? Z jednej strony tak, z jednej strony to jest walka o wszystko, z drugiej strony tak naprawdę muszę wyjść i najważniejsze, żebym sobie spojrzał później w oczy. Po walce w Słowenii, wiadomo, słabo wyszła, bardzo słabo walka dla mnie, ale ja naprawdę dałem z siebie wszystko. Ja mogłem po walce spojrzeć sobie w oczy, spojrzeć w lustro i powiedzieć, dałem z siebie wszystko, ledwo zszedłem z ringu, po prostu nie wyszło. A tutaj nie będzie żadnych kombinacji, kalkulacji. Tam żyłem tak naprawdę, co będzie po walce, że już jestem mistrzem, a tu już się okazało, że jest ciężka walka. Tutaj wychodzę i wiem, że jest ciężka walka i muszę to przeboksować, a co będzie później, no to albo będzie zajebiście, albo będzie po prostu normalnie dobrze. Wtedy przed tą walką z Zawekiem byłeś bardzo pewny siebie. Niektórzy twierdzą, że ta pewność ciebie cię zgubiła. Teraz nastawienie jest podobne, czy z trochę większym respektem podchodzisz do Brooka? Nie, jest to samo. Jestem pewny siebie, ale tak jak powtórzę jeszcze raz, niezrozumiały, bo to jest bardzo duża różnica. Wiem, na co mnie stać, wiem, jak jestem przygotowany, wiem, że ciężko trenowałem i wiem po prostu, że jest w moim zasięgu Brook. Także to jest, nie ma znaczenia dla mnie, że jadę tam. Wiadomo, że wolałbym u siebie walczyć, nie oszukujmy się. Ale jadę tam i walczę, robię swoje po prostu, wychodzę do pracy i wykonam ją naprawdę sumiennie. Kell Brook jest w stanie czymkolwiek zaskoczyć cię w ringu? Myślę, że nie. No myślę tak samo, że jak ja oglądam jego walki, tak samo ogląda moje, także myślę, że będę jego najcięższym przeciwnikiem ja do tej pory w jego karierze. Z kolei on nie będzie moim najcięższym. Miałem też ciężkich rywali, walczyłem, nie bałem się i tak samo teraz się nie boję, także ja już jestem, można powiedzieć, przetestowany, on jeszcze nie, także wszystko się okaże za tydzień. W jego 12-rundowej walce z Lovemorem Endu zauważyłeś jakieś błędy? W sumie, kurczę, tak jeszcze te walki aż tak bardzo nie oglądałem. Oglądałem takie urywki, kawałki jeszcze, tak sobie przeglądam, patrzę. W ostatnim tygodniu będę to robił. Dum nie miał siły chyba od tego, co pamiętam, od 7. rundy, także już Brook robił po prostu co chciał, a zobaczymy, jak się będzie zachowywał, jak 12 minut będzie tempo od 1. do 12. rundy. Zamierzasz w takim razie tak, narzucić wysokie tempo, przede wszystkim na początku bić go na dół, żeby go zmęczyć? Tak, dokładnie. Będę robił to, co zawsze, ciosy na dół, szczelna garda, żeby nie zbierać, żeby trafiać, żeby męczyć po prostu, żeby, tak jak mówię, go sponiewierać, bo inaczej nie wygram. Tylko tak możesz wygrać w Anglii, tak? Też nie przeraża cię to, że będziesz walczył na terenie rywala, bo jak w ogóle wspominasz na przykład walkę z Zawekiem, kiedy cała sala tak cię wygwizdała, że aż uszy bolały? Powiem szczerze, że oni tak krzyczyli, tak gwizdali, że naprawdę nie było nic słychać. Myślę, że tak samo będzie tutaj. No wiadomo, no, wolałbym u siebie walczyć, ale nie walczę, także zaakceptowałem to i mam to wszystko w głowie ułożone, także nie ma problemu. Wiadomo, będę walczył tylko z przeciwnikiem w ringu. To, co się będzie działo poza ringiem, no to już chyba po walce najwyżej. Jakie są najmocniejsze atuty Kella Brooka? Ma jakieś takie akcje, których szczególnie się obawiasz?
Nie, nie ma. Znaczy wiem, co robi. Dobrze wyszkolony technicznie. Generalnie tylko tyle, że silny jest, prawda? I na to trzeba będzie uważać, żeby tam jakiś przypadkowego ciosu nie dostać. Przeważnie walczy cały czas tak samo. Bije dużo podbródków, bezpośredni prawy prosty. Kończy podbródkiem przeważnie, bije prawy sierp na dół. Także odchyla się, przepuszcza pierwszy atak przeciwnika. Także taktykę mam na tą walkę. I teraz jest pytanie, po prostu czy ją utrzymam, tak? No właśnie, jeśli on będzie się odchylał, to będziesz wypadał, on będzie kontrował, mogą zacząć się nerwy, co wtedy? Poproszę zmienić redaktora. Wszystko będzie dobrze, wszystko jest ok, wiem co mam robić, wiadomo, mam nie lecieć do przodu, mam się właśnie nie wychylać. Pracuję nad tym, wiadomo, ciężko jest, ale pracuję po to i na treningach robię to, przerabiam, żeby nie robić tych błędów podczas walki. Jeśli wygrasz, to walka z Senchenko prawdopodobnie na wyjeździe, to będzie już przyszły rok, tak? Na pewno na wyjeździe nieprawdopodobnie Ukraina, Donieck pewnie, Senchenko 32-0, 27 przed czasem. Myślę, że to jest taka sama półka jak Bruk. Nawet myślę, że troszeczkę jest słabszy od Bruka, także jeżeli z Brukiem wygram, myślę, że poradzę sobie też w walce Mistrzostwa Świata. I tak mówię, nie pękam, nie boję się, przygotowuję się. Najcięższe tak naprawdę jest zrobienie wagi i to wszystko.